Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo zimno. Minus 4, minus 5, coś takiego jest. Papierosów nie trzeba palić, żeby dymek z ust leciał. Chcę wam pokazać, jak wygląda dookoła tutaj na parkingu, ponieważ jadę w niezbyt ciekawe miejsce z jednej strony, a z drugiej zobaczymy, jak to jest. Jadę na cmentarz, dzisiaj mamy pogrzeb, właśnie będziemy chować urnę do ziemi, tak to można nazwać. No i jadę, jest wszystko zamrożone, więc pokażę wam, jak tutaj wygląda. Wszystko jest, widzicie, zamrożone i to dość mocno. Opadów śniegu nie było póki co, ale liście, jak widzicie, wyglądają jakby z innej bajki w ogóle pochodziły, są tak oszronione. W sumie to wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie. Drogi też tutaj są oszronione, to wszystko jest śliskie. W tej chwili trzeba bardzo uważać właśnie, jak się idzie, ponieważ można upaść, albo nawet jak się jedzie, dlatego że miejscami może być ślisko na drodze i mogą nam się koła zakręcić, albo nie zahamujemy. No a tak wygląda mój samochód, cały oszroniony. Chwilę jeszcze mam, to wam pokażę. W sumie nic nie pokażę, tylko chodzi o to, że po prostu chciałam wam pokazać, że muszę się oskrobać. Wszystko wygląda jak z zamrażarki dziś. No więc odśnieżyłam samochód, autko się grzeje. Chwilę trzeba zawsze sobie pogrzać samochodzik. A ja, cóż, no jadę po prostu pochować, jedziemy pochować moją mamę. I właśnie było tyle takich sprzecznych sytuacji z tym, że niestety zdecydowaliśmy się to zrobić jak najszybciej się da, gdyż nie można było właśnie świeczki nigdzie zapalić. Znaczy świeczka ogólnie jest do zapalenia, w sensie, że można, ale trzeba być w kaplicy i tylko na czas, kiedy się jest w tej kaplicy, ta świeczka może się palić i tak jak mówiłam wcześniej, urnę przynoszą z półki, urna ma swój numer i mi się to po prostu nie podobało i to mocno. No, ale pomimo, że jest to dosyć smutny dzień, jednak jest to dzień zakończenia pewnego etapu, zamknięcia i po prostu trzeba iść dalej. Trzeba pewne drzwi pozamykać i iść dalej. Nie można siedzieć w jednym miejscu, bo jak to kiedyś przeczytałam w książce mnicha buddyjskiego, że była na drzewie małpa, która po prostu kradła banany, i znaczy jadła banany i pewien myśliwy wpadł na pomysł, żeby schować małpie banana do kokosu i zrobił dziurę w kokosie, wsadził do środka banana i małpa po prostu jak brała tego banana, to ona się go tak kurczowo trzymała, że nie mogła wyciągnąć go z tej dziurki w kokosie. A myśliwy podchodził i łapał po prostu małpę i nawet nie musiał na nią za bardzo polować. Więc widzicie, czasami trzeba coś puścić, żeby iść dalej. I niestety taka tu jest sytuacja, że tu albo trzymać będę się banana, albo po prostu go puszczę i ucieknę. Także ja wybieram ucieczkę. Nawet całkiem dobrze wyglądam, widzę w moim tutaj tym. Także się cieszę, bo ostatnio nie czuję się
za dobrze, bo jest ciemno, zimno, brzydko się porobiło i, że tak powiem, jeszcze te wszystkie sytuacje związane z tym stresem, z tymi nerwami, z tym wszystkim, że tak powiem, trzeba coś zacząć działać, coś robić, bo niestety pogrążę się. No dobrze, słuchajcie, jadę, spróbuję nagrać później dla Was film, jak wygląda cmentarz właśnie urnowy, tam gdzie będzie moja mama pochowana. Ja za pół godziny muszę już tam być, także się rozłączam i oglądajcie dalej. Tak właśnie wygląda plan tego miejsca. Widzicie, tutaj jest 3, 4, 6, 7 górek i właśnie na tych górkach kładą urny. O, tutaj widać, że architekt właśnie jakiś był, który to zaprojektował. I w ogóle tutaj jakieś całe informacje są, nie wiadomo o czym. No ale to tak właśnie jest, że to wybraliśmy miejsce właśnie jako... No tu po prostu uważamy, że jest bardzo ładna energia. Sol, czyli słońce, czyta się to O z kreseczką, czyta się właśnie jako OU. Nie jest to polskie U, tylko OU, czyli Soul Land, czyli tak jakby kraina słońca. I jak widzicie, po prostu tutaj jest bardzo ładnie na tej górce, jeżeli chodzi o światło. I ci, którzy mieszkają na Islandii, to w ogóle jeżeli interesujecie się Islandią, to będziecie wiedzieli, że tu niedaleko jest Pertland, czyli perła, czyli właśnie, o, jest z tej strony. Jakoś tak wyszłam i nie zwróciłam uwagi, w którym miejscu. Także to jest właśnie tu niedaleko i zawsze można przyjść na spacer sobie i po prostu zapalić ten znicz. Tutaj weszłam w miejsce, gdzie są, widzę, starsze groby i... No tak sobie idę i patrzę, to są groby z 1990, widzę 2003 rok. Samochód jedzie za mną. No właśnie, też taka ciekawostka, że samochodem można jechać sobie na cmentarz. Praktycznie wysiąść przy grobie, tutaj na to wygląda. A ten dźwięk helikoptera to tu jest dlatego, że niedaleko jest lotnisko. Widzicie, wszystko jest dalej zamarznięte wszędzie. No i mamy słońce. Pewnie się zastanawiacie, czy się nie boję tak chodzić po cmentarzu i tak dalej, ale Wam powiem, że to jest ciekawe, bo jak załatwiałam formalności, to ta kobieta, która pracuje właśnie w tym... Ojej, no to miejsce gdzieś to wszystko załatwia, to mi powiedziała, że ona przychodzi tutaj się relaksować na cmentarz. Tak dziwnie to trochę brzmi, ale coś w tym jest. Człowiek przestaje się bać, jak już wszystko zobaczy. Inaczej podchodzi do tego, inaczej myśli, inaczej się zastanawia i tak bardziej człowiek myśli, że jednak, zobaczcie, jaki długi mój cień jest. Że jednak to życie jest bardzo krótkie i trzeba je dobrze wykorzystać. Wszystkie, widzicie, płyty tak leżą, bo to właśnie ziemia się rusza. Wszystko opada, tu jeszcze są groby. W sensie trumny pod spodem są w ziemi. Niestety tutaj już nie można w trumnach nikogo kłaść. Jest zamknięta ta opcja na tym cmentarzu, ponieważ po prostu nie ma miejsca. I w Reykjaviku tak naprawdę został tylko jeden cmentarz. Został jeden cmentarz, właśnie na którym można chować ludzi w trumnach. I on jest dosyć daleko, także zdecydowaliśmy, że jednak wolimy tu bliżej i tu jest ładnie. Zawsze urnę można, że tak powiem, spakować po otrzymaniu oczywiście odpowiednich dokumentów. I wywieźć z Islandii, gdybyśmy po prostu stwierdzili, że nie chcemy tu być. Mój brat chciał, żeby mamy jednak wysłać do Polski, do swojej mamy, do grobu. No ale to jednak nie byłoby dobre, dlatego że po prostu tam by się w ogóle nie jeździło. Się rzadko jeździ do babci
I ja co roku właśnie wynajmuję kogoś, żeby ktoś to ogarnął, zapalił świeczki, rodzina też przychodzi oczywiście. Ale to widzicie, to wszystko jest właśnie skomplikowane, jak się mieszka za granicą. Widzę, że jestem na części cmentarza, która jest tak samo stara, jak ja się urodziłam. Że widzicie, no... Ciekawie jest, ciekawie. Wyjdę tędy, czy nie? Jakaś furtka jest, idę zbadać. Na tę chwilę tutaj już przestanę nagrywać, ponieważ zaraz mamy spotkanie. Odbędzie się pochówek i myślę, że najlepiej będzie, jak już później po pochówku nagram dalej, jak wygląda właśnie miejsce, gdzie są urny. No, już jest koniec. Urna schowana do ziemi, bo inaczej tego nie można nazwać. Zakopaliśmy sami. Krzyża zapomnięto przynieść. No, ale krzyż będzie dziś albo jutro, także tylko muszę tam przypomnieć. Bo w sumie to nasza trochę wina, bo nie wybraliśmy, jaki rodzaj tabliczki ma być. No, ale to już wiadomo. Oni dzisiaj tak będą to jeszcze tam kończyć. No i tyle. Pokażę wam jeszcze właśnie tutaj te górki. Tak wyglądają właśnie islandzki cmentarz, na którym są urny. Ta część, w której moja mama tutaj jest. I widzicie, jest piękny mostek. Drzewa są dzisiaj pięknie oszronione. Wszystko jest tak oszronione, jest tak piękna pogoda, że naprawdę ona wybrała dla nas piękny dzień, dlatego że gdyby padało, gdyby była wichura albo śnieżyca, to by nie było przyjemnie, a jednak widzicie, piękny dzień jest dziś. No dobrze, mam nadzieję, że nikogo nie obraził ten dzisiejszy film, bo wiadomo, są to bardzo prywatne rzeczy, ale ja chciałam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda tu, ponieważ właśnie to, co mówiłam, różnica kultur wygląda w ten sposób, że to wszystko po prostu odbyło się w zupełnie inny sposób. I no, chodziło mi po prostu, żebyście to zobaczyli. Ja teraz już jadę do domu. Nie wiem, co będę robić. Pewien okres życia został zamknięty. Idę i sobie dzisiaj pomyślę, pozastanawiam się. Idę, odpocznę i wracam do życia. Napiję się kawki, posiedzę.
pomyślę, a może i nie pomyślę. Także subskrybujcie kanał, klikajcie łapkę, znaczy klikajcie dzwoneczek, łapkę, lajkujcie, bo taka prawda jest, że lajkujące łapki pomagają dużo właśnie tutaj twórcom. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was, na razie, trzymajcie się, cześć!